A teraz w faktach. Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja EuroSIM, na którą do Wrocławia przyjechali studenci z całego świata, symulowali obrady Komisji Europejskiej. Zabawie w politykę na najwyższym szczeblu przyglądała się Anna Piskorowska. Na symulowane obrady Parlamentu Europejskiego do Wrocławia zjechało się ponad 200 studentów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i Belgii. To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce. Mają szansę i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie technik negocjacyjnych, w zakresie prowadzenia, realizowania polityki poprzez lobbowanie. W tym roku tematem przewodnim była polityka imigracyjna Unii Europejskiej. W rolę znanych polityków wcielili się najlepsi studenci wytypowani przez uczelnie. Ta konferencja jest przede wszystkim szansą dla wymiany poglądów. Możemy się tu wiele nauczyć i z pewnością to kiedyś zaprocentuje. Większość uczestników obrad w przyszłości chce pracować w instytucjach związanych z Parlamentem Europejskim. Na razie planują jednak przyszłoroczny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie zorganizowane zostaną kolejne eurosymulacje. Wrocław, Anna Piskorowska. Aktorzy, twórcy filmowi, miłośnicy kina.